spotykamy się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego na modlitwie na Eucharystii. Ponieważ wyruszamy na Jasną Górę, chcemy umocnić naszego ducha i naszą wiarę po to, by pokonywać to, co zdaje się niemożliwe do pokonania. Bardzo cieszę się, że to się tu rozpoczyna, ale dzisiaj chciałbym również zaprosić i poprosić o modlitwę za świętej pamięci kaprala Łukasza Sroczyńskiego. To jest żołnierz ranny w grudniu zeszłego roku w Afganistanie, który zmarł 3 sierpnia w naszym szpitalu wojskowym przy ulicy Szaserów. Obejmuję modlitwą również wszystkich żołnierzy, szczególnie tych pełniących misje daleko poza granicami kraju, aby Bóg pozwolił im wrócić szczęśliwie do swoich rodzin, do swoich domów. Drodzy pielgrzymi, często słyszę, że wybierający się na pielgrzymi szlak zabierają ze sobą sprawy trudne i po ludzku niemożliwe do rozwiązania. A dotyczą one życia małżeńskiego, rodzinnego. Czasem ojciec zabiera problemy syna czy córki, bo są poważne kłopoty wychowawcze. Nie jeden pewnie z was zabiera sprawy trudne z miejsca służby i z miejsca pracy. Pielgrzymka jest czasem słuchania Słowa Bożego, jest czasem korzystania z sakramentu pokuty, jest czasem nabierania sił, aby pokonać to, co jest niemożliwe do pokonania, ale jednak możliwe z Bożą pomocą. Wiara góry przenosi, wiara czyni cuda. Pan Bóg potrzebuje naszej wiary, by pokonać wszelkie przeciwności. Modlę się za was i razem z wami. Pewnie już jutro spotkamy się na pielgrzymim szlaku. A nauczycielką i przewodniczką na pielgrzymiej drodze niech będzie Maryja, ta z Nazaretu, Kany Galilejskiej i ta stojąca u stóp krzyża naszego Zbawiciela. Ona zawsze była wierna, ona bezgranicznie ufała Jezusowi. Uczyńcie więc wszystko, cokolwiek wam powie, a to, co niemożliwe, stanie się możliwe.